Cześć, idę sobie przez działkę, patrzę, a tutaj z mojego krzaka pomidora w gruncie spadła jedna sztuka. No i zobaczcie, jak ona wygląda. Tu ma pęknięcie, tutaj od góry też nieciekawie wygląda. Te, które są tutaj na krzaku również. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego pomidory pękają? Otóż przyczyną tego problemu jest woda. U mnie aktualnie zebrały się chmury i w momencie, jak to nagrywam, nawet zaczyna znowu kropić. Ostatnio w ogóle często deszcz pada. I o co chodzi z tą wodą? Pomidor, gdy jest nierównomiernie podlewany, bywa przesuszony. W momencie, gdy dostanie tej wody za dużo, zaczyna właśnie pękać. Zaczynają się takie dziać rzeczy. Drugą przyczyną może być za duża wilgotność, ale powietrza. I to może się dziać głównie w tunelach, w szklarniach. I jest jeszcze jedna przyczyna. Jeżeli nieumiejętnie usuwacie liście przy swoich pomidorach, usuwacie ich zbyt wiele, żeby właśnie pomidor się szybciej dojrzał, to może doprowadzić do takiego efektu, że zacznie on pękać. To są takie właśnie przyczyny. Także pomidory w gruncie, tutaj właśnie widać pęknięcia, pojawiają się na następnych. Także pomidory najlepiej podlewać regularnie. Ja podlewam rano i wieczorem. I jeżeli jest prawdopodobieństwo, że będą opady, no to takie pomidory najlepiej jest przed tymi opadami zebrać, tak żeby uniknąć ryzyka, że dostanie on za dużą dawkę wody i zacznie pękać. Natomiast co do pomidorów uprawianych pod osłonami, szklarnie, tunele i tym podobne, najlepiej jest, aby wilgotność powietrza była utrzymywana na poziomie 65% plus minus. U mnie ona na chwilę obecną wynosi 70%, także też no, tragedii jeszcze nie ma. Oczywiście tutaj okno to nowe, jest otwarte w tunelu, drzwi też, okienka, tam widać okienko trochę, okienka wszystkie pootwierane, tak żeby ten przepływ powietrza był jak największy. A ja muszę wkrótce tutaj znowu przyjść z miseczką i pozbierać pomidory. Dopiero co były zbierane, już się dojrzewają następne. Także odnośnie pękania pomidorów to tyle. Udanych plonów życzę. Do następnego odcinka. Cześć.